Kaplica Stella Maris została zgłoszona i wybrana do realizacji w ramach sopockiego budżetu obywatelskiego. Jest to projekt sopockiego architekta, wybitnego budowniczego miasta Paula Puchmillera. Znajduje się przy wejściu do dawnej Doliny Marii, przy której znajdują się trzy sopockie nekropolie. Ze swojego położenia od niemal 100 lat towarzyszyła Sopocianom w ich ostatniej drodze. Jest obiektem symbolicznym i historycznym, elementem wspólnego dziedzictwa, a dla przestrzeni komunikacyjnej Alei Niepodległości wyjątkową ozdobą oraz symbolem. Kaplica powstała z inicjatywy dawnej parafii kościoła Gwiazdy Morza, której istotną częścią stanowiła dawna gmina polska okresu przedwojennego. W swoim założeniu kaplica miała pełnić funkcję sopockiej stacji na trasie tradycyjnych pielgrzymek z Oliwy do Kalwarii Wejherowskiej. Realizacja tej inwestycji rozpoczęła się w zeszłym roku w lipcu, zakończyła się w tym roku w czerwcu. Dlaczego ona tak długo trwała? Trwała dlatego, że musieliśmy, drodzy Państwo, konsultować to z tą całą technologię z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Brał udział też w konsultacjach nasz miejski konserwator zabytków oraz nasz inspektor, który do tego był dedykowany. Dlaczego tutaj było niestety, kapliczka nigdy wcześniej nie była remontowana. Ona obecnie jest wyremontowana specjalistycznie ze wszystkimi spełniającymi technologię normami. Wcześniej opiekował się obecny proboszcz tą kapliczką, on jakby opiekował się sercem, no ale nie miał tej wiedzy technicznej, która pozwalała mu otworzyć ją tak, jak obecnie widzimy. Z tyłu, jak Państwo zobaczą, mamy złocenia za pomocą złota liter. Sama ta architektura, różnorodność tej architektury i cała technologia, no, było trudne do realizacji i dlatego to rozciągnęło się w tym czasie. Koszt całej tej inwestycji opiewa na około 285 tysięcy brutto. Kapliczka zaprojektowana w 1928 roku została wzniesiona w stylistyce neobarokowej. Ma formę otwartej arkadowo-rotundy zwieńczonej kopułą. Na dzymsie wieńczącym usytuowano cztery postacie aniołów modlących się. Wewnątrz kapliczki jest figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Kamionki. Rzeźba przyjechała do nas z Düsseldorfu. Prace konserwatorskie polegały na odtworzeniu pierwotnej kolorystyki, położeniu laserunkowych malowideł na figurze oraz odtworzeniu malowideł wewnątrz, które zostały odkryte. Resztki tych malowideł zostały odkryte podczas badań konserwatorskich. Dużo złoceń, dużo malarstwa laserunkowego, na ścianach malarstwo z szablonu. Co może dziwić przechodniów, to, że nie został wymieniony dach. Była to decyzja podjęta świadomie na komisji z udziałem inspektora od konserwatora wojewódzkiego, gdyż dach był, mimo prawie 100 lat, nie przeciekał. Był w bardzo dobrej formie, położony jeszcze technologiami przedwojennymi, w związku z czym metodami przedwojennymi. W związku z czym nie było potrzeby wymiany dachu. Poza tym wymiana dachu wiązałaby się z tym, że mogły zostać uszkodzone skrzydła aniołów, które i tak były już w stanie tragicznym. Kawałki skrzydeł były znajdowane w okolicznych zaroślach i dlatego to był właściwie ostatni czas już na remont tej kapliczki.